Cześć. Nazywam się Marcin Witkowski i w Katedrze Elektroniki zajmuję się przetwarzaniem dźwięku. I o dźwięku będę chciał opowiedzieć Wam w tej krótkiej prezentacji. W pierwszej kolejności opowiem, czym jest dźwięk, a następnie opiszę i zademonstruję podstawowe narzędzie, jakim posługujemy się w analizie i przetwarzaniu dźwięków. Zacznijmy zatem od pytania: Czym jest dźwięk? Definicja wskazuje, że jest to zaburzenie gęstości i ciśnienia polegające na przenoszeniu energii przez drgające cząstki powietrza. Zatem, aby dźwięk w ogóle istniał, potrzebujemy źródła, czyli drgającego elementu przedmiotu yy, oraz ośrodka, w tym przypadku powietrza, które umożliwi nam propagację tego dźwięku i usłyszenie. Najbardziej popularnym źródłem dźwięku jest głośnik. Głośnik to takie urządzenie, które zamienia sygnał elektryczny na falę akustyczną. Działa on w ten sposób, że cewka umieszczona w polu magnetycznym drga pod wpływem prądu przepływającego przez nią. Cewka jest połączona z membraną, która to membrana właśnie wprawia w drżenie powietrza, które my odbieramy naszym ludzkim uchem. I taka jest podstawowa zasada działania głośnika. Podstawowymi parametrami dźwięku, które interesują nas inżynierują, inżynierów, jest głośność i częstotliwość dźwięku. Dzięki narzędziu matematycznemu zaproponowanemu przez e, pana Fouriera około 200 lat temu możemy policzyć tak zwane widmo sygnału. Widmo, czyli reprezentację częstotliwościową sygnału, czyli w zasadzie postać, w której możemy bezpośrednio odczytać, który na przykład, która składowa tego dźwięku była najgłośniejsza. I tak, w tym przykładzie zademonstrowanym widzimy, że on zawierał e, główną składową, na poziomie 1200 Hz. To była najgłośniejsza, natomiast wszystkie inne pozostałe dźwięki to był raczej szum. Na tym wykresie widzimy na poziomej osi częstotliwości, natomiast na pionowej osi głośność wyrażoną tutaj w postaci mocy. Sam taki wykres jest, jest pojedynczy. Nas interesuje zazwyczaj, jak ten dźwięk zmienia się w czasie. Więc wykorzystujemy widmo, ażeby policzyć, jak zmienia się, jak, jak dźwięk może się zmieniać. W tym celu ten wykres, który teraz mamy, my zasadniczo obracamy o 90 stopni, czyli do pionu. Czyli na osi pionowej mamy częstotliwości, na osi poziomej pozostawiamy czas. Natomiast moc sygnału, czyli jego głośność jest wyrażona dla wszystkich składowych jest wyrażona przez czas, jaśniejsze albo ciemniejsze kolory. W efekcie otrzymujemy podobny wykres jak tutaj. Na osi poziomej mamy czas, na osi pionowej mamy częstotliwość. W tym przypadku e, widzimy akurat głoski, które będę jeszcze raz nagrywał na koniec prezentacji, więc może za chwilkę do tego przejdę, ale jest to mowa ludzka, e, która e, składa się właśnie z wielu, wielu składowych. No i dobrze, bo no gdybyśmy mieli tylko jedną składową, to trudno byłoby nas rozróżnić, prawda? E, dobrze, w tej części chciałbym pokazać, zacząć od tego właśnie, co to znaczy, że na przykład dźwięk jest wysoki albo niski. E, zademonstruję to po prostu gwizdząc. Tutaj wykonałem gwizd, który się zaczynał od mniej więcej częstotliwości 1 kHz i sięgał 1800, powiedzmy, i następnie spadał znowu do 1000. Zmieniałem więc wysokość dźwięku, czyli jego częstotliwość. Jak widać, spektrogram doskonale pokazuje te zmiany, więc jest on dobrym narzędziem do na przykład analizowania, jak zmieniają się częstotliwości w czasie. Sprawdźmy zatem, jak, czy, czy można używać spektrogramu do. Analizy yy, różnic między głosami. W tym celu posłużę się nagraniami. Bo tutaj nie mam akurat osób, które mógłbym poprosić o nagranie. Podobno bardzo wielki uczony. Podobno bardzo wielki uczony. Podobno bardzo wielki uczony. W tych trzech fragmentach słyszeliśmy głos męski, kobiecy oraz dziecięcy. I teraz y, mógłbym zapytać, jakie są różnice pomiędzy tymi wykresami. No, z tych fragmentów tutaj wyższych, powiedzmy, trudno zaobserwować y, takie precyzyjne i regularne różnice, natomiast możemy łatwo wskazać, że głos męski jest na ogół niższy, się mówi. Dlaczego? No właśnie, no bo składowa podstawowa tego głosu, o tutaj, ta, jest zazwyczaj mężczyźni ją mają niżej niż kobiety. W tym przypadku mężczyzna. Tego akurat pana. Ton podstawowy jest na poziomie około 110 Hz. Tutaj ta pani w tej wypowiedzi utrzymywała ton podstawowy na poziomie około 200 Hz, czyli mniej więcej tak jak pierwsza, druga składowa tutaj tego pana. Natomiast w przypadku dziecka, jeżeli ta średnia, powiedzmy, byłaby tutaj, no to już mamy 250-300 Hz. Więc widzimy, że tak naprawdę. Y, widzimy, a nie słyszymy na podstawie tego obrazka, że głos męski jest niższy niż kobiecy, który to jest niższy od głosu dziecięcego. Więc można tych spektrogramów pewnie użyć w automatycznym rozpoznawaniu pci z głosu. I tak też y, się dzieje w niektórych systemach. Trzeci przykład, jaki chciałbym zademonstrować, no to widma głosek. I te widma pokażę na, pokażę na podstawie mojego głosu. E a, o, u, y, i. Jak widzicie, widma czy spektrogramy w dziedzinie czasu, widma tych głosek praktycznie są różne. Dzięki temu te różnice można wykorzystać do automatycznej klasyfikacji głosek. Więc tak naprawdę to wskazuje, że spektrogram jest narzędziem, które jest wykorzystywane właśnie w rozpoznawaniu mowy, rozpoznawaniu mówcy i tak naprawdę w wielu innych elementach, gdzie wykorzystujemy, gdzie chcemy analizować lub przetwarzać dźwięk. Także tak jak powiedziałem, jest to narzędzie podstawowe. Dobrze, zademonstrowałem Państwu, czym jest dźwięk. Zademonstrowałem również, jak wyglądają widma czy spektrogramy głosów, gwizdu oraz. Głosek w języku polskim, a teraz chciałbym przekazać głos Piotrkowi Rzeszutowi i Krzysztofowi Grochotowi, którzy to opowiedzą Państwu, co zrobić z dźwiękiem, jak już go mamy, żeby go przesłać. Jeśli chcemy go wysłać na przykład do jakiejś osoby lub transmitować przez radio. Więc dziękuję za uwagę. Do widzenia. Cześć.